Poranny gość Radio Zachód. Janusz Życzkiewski, kłaniam się Państwu. Zapraszam na poranną rozmowę w polskim Radio Zachód. I o uwagę, szczególnie prosimy w tej chwili wszystkich lubuskich rolników. Ale mam nadzieję, że nie tylko naszym gościem jest pani Bożena Ronowicz, dyrektor Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, tutaj oddział Zielonogórski, oddział Lubuski. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry wszystkim radiosłuchaczom i oczywiście panu redaktorowi. Dzień dobry. Rozpoczynamy w takim dobrym nastroju, dlatego że w ubiegłym tygodniu parlament zajął się sprawą emerytur rolniczych. I powiązaniu ich z wysokością najniższego świadczenia zus co jest pewnym skokiem i, i już wkrótce będzie także namacalnym skokiem dla wszystkich rolników. Tak, mam nadzieję, że ustawa, która przeszła przez Sejm 13 w piątek stycznia. Tak jak pan redaktor powiedział w ubiegłym tygodniu, również szybko przejdzie przez Senat i oczywiście doczeka się podpisania przez pana prezydenta. No, biorąc pod uwagę fakt, że chyba 450 posłów głosowało tak, za, to tak, i w Senacie tak. chyba nie powinno być problemów. Nie powinno być problemów. Mimo, że poprawki lewicy nie przeszły w czasie pracy w komisji, to jednak wszyscy. Prawie wszyscy posłowie zagłosowali za zmianą ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Jest to kolejna zmiana. Przypomnę, że w ubiegłym roku 2022 od połowy czerwca obowiązuje. Zmieniona ustawa o ubezpieczeniu rolników, wedle której nie musi już zdawać gospodarstwa rolnego rolnik, który przechodzi na emeryturę po tym okresie 25-letnim ubezpieczeniowym, osiągając wiek kobieta 60 lat, mężczyzna 65. Pani dyrektor, jak zmieni się emerytury rolników po tym, jeśli jeżeli zostanie ta ustawa przyjęta? dalej ta ustawa będzie w tej postaci procedowana? To będzie powiązanie emerytury podstawowej, która jest wskaźnikiem do obliczania emerytury rolniczej z minimalną emeryturą systemu powszechnego, czyli z ubezpieczenia społecznego, zakładu ubezpieczeń społecznego. W tej chwili ta różnica pomiędzy emeryturą podstawową na, na podstawie której oblicza się emeryturę rolniczą, a minimalną emeryturą zus wynosi prawie 250 zł. Po zmianie ma stanowić ona. 90% emerytury minimalnej, co oznacza, że w przyszłym roku będzie tak w tym roku prognozuje się, że będzie emerytura podstawowa wynosiła około 1430 zł, gdzie emerytura minimalna ZUSowska 1588 i bodajże 44 grosze. To oznacza, że podwyższeniu. Po Ulegnie równo ta część składkowa, jak i część y, 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 uzupełniająca emerytury, a to oznacza, że rolnik po 25 latach ubezpieczenia y, w krusie będzie miał podobną. Najniższą emeryturę, jak emerytura wynosząca Czyli wzrusie. możemy mówić o pewnym przywracaniu pewnego elementarnego poczucia sprawiedliwości. Sprawiedliwości. Dlatego, że, że rolnicy zawsze tak. to ubezpieczenie, oczywiście, jak z jednej strony było niższe, uposażenia też niższe, wyglądało to, jakbyśmy mieli w, w Polsce obywateli kategorii A i B. A i B, tak, nie mówiąc o tym, że również rekompensuje tak zwane opłacanie podwójnej składki ustawa, mianowicie rolnik, który prowadził gospodarstwo rolne, ubezpieczony był w KRUSie, prowadził działalność pozarolniczą gospodarczą, nie mógł z tego ubezpieczenia dodatkowego korzystać. Teraz za każdy rok prowadzenia tej działalności gospodarczej. Będzie również doliczane na podstawie właśnie tego świadczenia podstawowego emerytalnego dodatkowa kwota do emerytury. Również rolnicy, którzy opłacają wyższą składkę, posiadający ponad 50 hektarów przeliczeniowych, będą mieli za każdy rok, Ubezpieczenia tego dodatkowego doliczane 0,5% emerytury podstawowej do emerytury końcowej. Te zmiany powodują, że tak jak w ZUS-ie, każdy ubezpieczony, z racji tej, że odprowadza wyższą składkę, ma też później wyższą emeryturę. Tak, rolnicy, którzy będą odprowadzać wyższe składki, będą mogli liczyć na wyższe świadczenie emerytalne, a nie to najniższe, które no, w wielu wypadkach stanowiło problem nawet w utrzymaniu się. Czy, czy dziś opłaca się być rolnikiem? Pytam, dlatego że w ostatnich latach takich kroków w kierunku rolników poczyniono wiele. Jak sądzę, także dlatego, żeby zachęcić młode osoby do tego, żeby pracowały w gospodarstwach rolnych, żeby te gospodarstwa rolne zakładały, dlatego, że no w kontekście także bezpieczeństwa żywieniowego, bezpieczeństwa państwa, tego, żebyśmy, żeby nam tego chleba powszedniego nie, nie zabrakło, nie zabrakło. Brakło. no to właśnie te wszystkie działania są na to ukierunkowane. I czy to przynosi skutek? Czy widzicie Państwo zainteresowanie młodych rolą, zainteresowanie pracą w rolnictwie? Yy, tak. I szczególnie to, że napłynęło bardzo dużo środków unijnych, to yy, te gospodarstwa młode, yy, przede wszystkim te młode gospodarstwa, korzystają z tych zasobów finansowych Unii Europejskiej, modernizują te gospodarstwa. I dzieci z dumą uczą się w technikach rolniczych, podejmują studia rolnicze, bo chcą pozostać w gospodarstwie rodziców, chcą przejąć po nich pałeczkę. Mamy szczególnie taki ogląd tych gospodarstw wzorcowych. W czasie konkursu na bezpieczne gospodarstwo rolne. Tam no, przede wszystkim startują rolnicy w średnim lub młodym wieku w tym konkursie i pokazują znakomicie urządzone gospodarstwa rolne. Bezpieczne, z, zawiadywane prawie że internetowo, mhm. i dzieci, które mają ci rolnicy, no z dumą patrzą na swoich rodziców, na, z dumą patrzą na jak wykonują swój zawód i podejmują się również pracy w dziedzinie rolniczej. Panie dyrektor, zmienimy temat, choć on będzie związany z, także z rolnictwem i z sytuacją. Ja jeszcze tylko dodam, że również od 1 stycznia weszły zmienione przepisy ustawy zmienionej w ubiegłym roku dotyczące rehabilitacji rolników, że rehabilitacja rolników dotyczy także rolników emerytów. I weszło nowe świadczenie, tak zwane świadczenie regeneracyjne dla osób, które opiekują się osobami niezdolnymi do pracy rolniczej. Oczywiście to, to dotyczy rolników. Pani prawda? dyrektor, jeszcze pytanie o, o głosowanie na terenach wiejskich: dlatego, że wiemy, że jest w tej chwili procedowana nowelizacja kodeksu wyborczego, chodzi o to, tak. żeby było więcej punktów wyborczych. Jak z Pani perspektywy to wygląda? To znaczy. Chodzi o to, żeby komisje pojawiały się także w bardzo małych miejscowościach. Jest takie zapotrzebowanie na Ziemi Lubuskiej? Jest takie zapotrzebowanie, ponieważ w małych miejscowościach liczących po kilkaset osób najczęściej nie było punktu wyborczego. To stanowiło barierę do głosowania. Osoby starsze rolnicy, którzy zaprzestali swojej działalności, nie posiadając możliwości dojazdu do szkoły, bo to najczęściej w szkole zresztą szkoły zostały poprzenoszone do większych miejscowości, dzieci są dowożone do tych szkół, a najczęściej w szkołach mamy punkty wyborcze, komisje wyborcze. W związku z tym bardzo korzystnym krokiem jest, aby Usytuować w każdej najmniejszej miejscowości, która liczy no, te kilkaset, 200, 300 no od 200, mieszkańców. Od 200 do 400. Usytuowanie w pobliżu zamieszkania. No dobrze, ale gminy wyborczu, co do zasady mają obowiązek, jeśli ktoś nie ma możliwości. No tak, ale dotyczy sprawić, to. Tak było. Dowóz dotyczy osób niepełnosprawnych, mhm. natomiast nie dotyczy osób sprawnych, chociaż Starszych albo osób, które nie mają możliwości przemieszczania się. Proszę zwrócić uwagę, że komunikacja pomiędzy miejscowościami komunikacja PKS-u czy samorządowa akurat w dni, kiedy odbywają się wybory czy sobota czy niedziela bo też dwudniowe wybory mogą się odbywać, jest ograniczona. Zazwyczaj komunikacja ta PKS-owska czy samorządowa porusza się pomiędzy miejscowościami w dni robocze. W związku z tym, usytuowanie takich komisji wyborczych, w jak najmniejszych miejscowościach, jak najbliżej osoby głosującej jest bardzo dobrym krokiem do obywatelskości. Pani dyrektor, bardzo bo będzie dziękuję można za rozmowę. podejmować decyzje. Czekamy oczywiście na ostateczne rozstrzygnięcia, także podpisanie tych zmian przez, przez prezydenta, przez przyjęcie przez, przez parlament. Bożena Ronowicz, dyrektor Zielonogórskiego Oddziału Kasu Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego była gościem polskiego radia Zachód. Uprzejmie Dziękuję za rozmowę. Dziękuję za rozmowę. Lubuskie Polska i świat. Jeszcze więcej publicystyki na Zachod 24pl